Stefanek staje się zielonym serduszkiem. Stefanek, jak co rano wstał pełen energii, był dumny ze wszystkich odkryć, których już dokonał. Dowiedział się, co to są uczucia i jak wyglądają, lub raczej jak nie wyglądają. Poznał najważniejsze z nich i nawet nauczył się je kłaść spać. I to nie tylko u siebie. Ale też u innych dzieci, a nawet dorosłych. Miał przekonanie, że wie już wszystko. Ale czy to prawda? W przedszkolu dzień zaczął się jak każdy inny, ale nagle wydarzyło się coś, co zmieniło bardzo wiele. Stefanek wszedł do sali, gdzie bawiły się inne dzieci, również jego bliski przyjaciel Krzysiu. Krzysiu przyniósł do przedszkola wspaniały wóz strażacki z rozkładaną drabiną. Stefanek zawsze marzył o takiej zabawce. Nagle w jego serduszku obudziło się uczucie, którego jeszcze nie znał. Z jednej strony było to uczucie smutku, ponieważ zawsze chciał mieć taki samochodzik, ale też było trochę złości, że Krzysiu ma taką zabawkę, a on nie. I to jest niesprawiedliwe. Uczucie to powiedziało Stefankowi, żeby szybko złapał wóz strażacki, który tak bardzo chciał mieć, wybiegł z nim do sali obok, nie oglądając się za siebie i bawił się nim do woli. Stefanek wiele się nie zastanawiał, od razu posłuchał tego, co mu podpowiedziało uczucie. Podbiegł do Krzysia, wyrwał mu zabawkę z rąk i szybko wybiegł do sali obok. Ani razu nie obejrzał się za siebie i nawet nie zauważył, że Krzysiowi było bardzo smutno. Tak bardzo smutno, że aż płakał. W sali obok bawił się dowoli zabawką, rozwijał drabinkę i zwijał ją z powrotem, Udawał, że jedzie na sygnale i parkował wozem między krzesełkami. Ale stało się coś dziwnego, kiedy się bawił, zobaczył, że rączki zrobiły mu się zielone, i nóżki też, i nawet brzuszek. O rety, co się stało? Czemu nagle stałem się zielonym serduszkiem? I dlaczego tak dziwnie się czuję? Pani Matylda, najcieplejsze serduszko w krainie, widziała wszystko od samego początku. Widziała, jak Stefanek rozmawiał ze swoim uczuciem w serduszku, jak wyrwał samochodzik Krzysiowi i jak zieleniał jeszcze zanim dobiegł do sali obok. Pani Matylda była bardzo mądrym serduszkiem, więc wiedziała, co zrobić. Stefanku! Powiedz mi, co się stało powiedziała ciepłym, łagodnym, ale stanowczym głosem. Kiedy Stefanek usłyszał swoją kochaną panią, zrozumiał, że zrobił coś niedobrego. Po jego policzkach popłynęły małe, serduszkowe łzy. Pani Matyldo wyszeptał Stefanek bo w moim serduszku obudziło się takie dziwne uczucie. Jakby smutku i złości, i kazało mi zabrać zabawkę. Zabrałem Krzysiowi samochodzik, a teraz tak dziwnie się czuję, i jestem cały zielony. Buu. Drogi Stefanku, uczucie, które obudziło się w twoim serduszku, to zazdrość. Ono ma prawo się obudzić. Możesz przecież chcieć mieć podobną zabawkę do tej, jaką ma Krzyś. Kiedy jednak posłuchasz tego uczucia, które ci mówi, żebyś zabrał Krzysiowi samochodzik, to wtedy chorujesz i stajesz się zielonym serduszkiem. Naprawdę, pani Matyldo? Czyli każde uczucie może się obudzić w moim serduszku? Tak, drogi Stefanku nawet złość, smutek. Czy tak jak teraz, zazdrość? Aha, powiedział Stefanek zamyślony. Czyli każde uczucie może się obudzić w moim serduszku, ale zachoruję tylko wtedy, kiedy posłucham na przykład uczucia złości i kogoś uderzę? Albo kiedy obudzi się u mnie uczucie zazdrości i zabiorę zabawkę Krzysiowi? Dokładnie tak, Stefanku. Powiedziała pani Matylda z nieukrywaną dumą. Stefanek bardzo szybko rozumiał tak trudne przecież sprawy. Zobacz teraz, jak czuje się Krzysiu. Stefanek poszedł do sali, gdzie był jego kolega. Krzysiu siedział w kącie i płakał. Stefankowi zrobiło się bardzo przykro, przecież to przez niego Krzysiu płacze. Widzisz, Stefanku. Posłuchałeś uczucia zazdrości, zabrałeś krzysiowi samochodzik, i przez to w jego serduszku obudziło się uczucie smutku, a ty się rozchorowałeś i zrobiłeś się zielony. Już wiem, że zrobiłem źle, proszę pani. Już nie będę więcej słuchał uczucia zazdrości, nawet jak będzie mnie bardzo do czegoś namawiać. Jak mogę na nowo być czerwonym serduszkiem? Ja nie chcę być zielony. Kochany Stefanku, możesz wyzdrowieć, kiedy zobaczysz, co zrobiłeś źle, przeprosisz Krzysia i zaprosisz go do zabawy. Wtedy sam zobaczysz, jak szybko wyzdrowiejesz. Stefanek podszedł do Krzysia i powiedział mu bardzo szczerze. Krzysiu, w moim serduszku obudziło się uczucie zazdrości. Bo zawsze chciałem mieć taki samochodzik, jak ty masz. Posłuchałem tego uczucia i zabrałem ci zabawkę, przez co ja stałem się zielony, a tobie jest bardzo smutno. Ale już wiem, że zrobiłem źle. Chciałem cię bardzo przeprosić i zapytać, czy pobawisz się razem ze mną. Twarz Krzysia od razu rozpogodziła się. Przyjął przeprosiny kolegi, który już w kilku chwilach na nowo stał się czerwonym, zdrowym serduszkiem. Bawili się tak razem cały dzień, a kiedy Stefanek wrócił do domu i opowiedział o wszystkim dziadkowi, który wie wszystko, co trzeba, ten powiedział wnuczkowi coś bardzo tajemniczego. Stefanku, już czas, jutro pojedziemy w pewne miejsce. Stefanek był bardzo ciekawy, co to za ważne miejsce i dlaczego dziadek nie chciał zabrać go wcześniej. Ale dziadek nie powiedział już ani słowa. Pozostało jedynie czekać. Szukasz ciekawych i wartościowych filmów dla dzieci? Odwiedź VOD.promyczek.pl.